Hejka, moje kochane! Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami grudnia. Ulubieńców, podsumowanie takich ulubieńców roku. Myślę, że zobaczyłyście takie te kosmetyki top of the top, naprawdę. Same hity ubiegłego roku. To już było. Postanowiłam, że tych ulubieńców grudnia wrzucę Wam troszeczkę po prostu później. To będą ulubieńcy grudnia i listopada trochę, bo chyba ulubieńców listopada też nie było. I zacznę od kolorówki. I naprawdę powiem Wam, że ten filmik dzisiaj ma dosłownie kilku ulubieńców, bo to wszystko, co w tamtym roku się sprawdziło, ujęłam Wam w tamtym filmie, a w tym postanowiłam, że tylko pokażę te najnowsze rzeczy, które faktycznie używałam praktycznie tylko w grudniu. I pierwsze to jest podkład z Bourjois, który totalnie zakupiłam, żeby Wam po prostu przetestować dla Was, sprawdzić, zobaczyć, jak on się u mnie sprawdza. I to jest najnowszy właśnie podkład Bourjois. Ja mam go w numerze 120 i tam ja miałam dosyć duże problemy z kolorystyką, bo tak jak wcześniej ten Healthy Mix, on był tam w takich dosyć prostych kolorach, które faktycznie ciemniały wraz z numerami. Tutaj według mnie ta gama kolorystyczna jest większa i dosyć trudna do dobrania. Przynajmniej u mnie, gdzie jeszcze nie wszystkich kolorów były testery. Dobrałam 120 i jak najbardziej dla mnie jest ok. I to ma być kryjące, choć nie powiedziałam, że on jest jakiś bardzo mocno kryjący. Według mnie to jest takie spoko, optymalne krycie. I on ma co tu jeszcze robić? Ma kwas hialuronowy, on właśnie ma być kryjący, długotrwały, ale przy tym ta skóra ma wyglądać po prostu naturalnie. I tutaj w 100% się zgadzam. Bardzo dobry, fajny podkład. Ja go byłam po prostu ogromnie ciekawa, czy ten cały szał i to wszystko, co się o nim mówi, to jest prawda. I tak, to jest prawda. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry podkład. I ja go łączę, jeżeli chodzi o puder, z pudrem Becca, z tym Hydra Mist. Też bardzo dobry. Zupełnie coś innego. To jest puder, który jest mokry, gdy go nakładacie. To się da zrozumieć tylko w momencie, kiedy go się po prostu użyje i kiedy go się sprawdzi. Coś fantastycznego. Natomiast jeżeli szukacie pudru o bardzo matowym wykończeniu, który bardzo mocno Was smatowi i który bardzo mocno utrwali, to nie jest to ten puder. To od razu Wam mówię. To jest puder, który daje bardzo naturalne, satynowe, nawet trochę powiedziałabym rozświetlone wykończenie. Utrwala tak u mnie na około 6 godzin. Po tych 6 godzinach wymagam poprawki koniecznie, bo strefa T mi się zaczyna wyświecać. Czasami używam, jeżeli wiem, że muszę dobrze wyglądać cały dzień, to go nie używam. Taki cały dzień typu, nie wiem, od 8 do 20 załóżmy. Natomiast w normalne, takie standardowe dni ze spokojem on mi wystarcza i jest ok. I on daje bardzo ładny, naturalny efekt. A czasami, kiedy moja skóra widzę, że tego wymaga, to po prostu matowię sobie strefę T, na przykład Vibomood, a na całą resztę twarzy używam tego Hydra Mist, bo on jest po prostu bardzo naturalny. Naprawdę, praktycznie w ogóle nie ma takiego pudrowego wykończenia w nim. Bardzo ładnie, tak delikatnie ta skóra wygląda, ona jest zblurowana, bo on jest dosyć miałki, jest zblurowana, ale taka, wiecie, no przepięknie, naprawdę przepięknie wygląda, natomiast to nie jest mocno matujący i nie jest to mocno utrwalający puder. I teraz polecimy może oczy. Pokażę Wam dwa cienie, które totalnie rządzą, odkąd je kupiłam tak naprawdę. Żadnej innej paletki nie sięgam, tylko matowy cień bazowy z Marka Jacobsa plus dwa te cienie. I to są cienie z Inglota, z serii Jennifer Lopez. Wybaczcie, nie będę Wam wyjmowała. I to jest taki piękny, błyszczący odcień, taki piaskowo-szampański. A ten to jest taka oberżyna. I w życiu bym nie pomyślała, że ten kolor będzie ładnie u mnie wyglądał. Natomiast on po rozblendowaniu, po takim roztarciu, zupełnie nie wygląda jak oberżyna, tylko taka, taki chłodny brąz, delikatnie, ale bardzo delikatnie pod ten fiolet. Przepiękne cienie. I powiem Wam, że jakość Inglota chyba się zmieniła, bo one naprawdę pięknie się blendują, naprawdę pięknie wyglądają. Ten mam też na dolnej powiece tutaj zrobiony, bo on daje takie satynowo-błyszczące wykończenie, bardzo subtelne, eleganckie. No przepiękne są te cienie, powiem Wam, naprawdę. A i co ważne, co Wam muszę powiedzieć, że te cienie z serii Jennifer Lopez są wyprzedawane, więc po pierwsze są tańsze, a po drugie śpieszcie się, bo już ich nie dostaniecie, bo nie będą dostępne. Ale naprawdę piękne, te dwa kolory są po prostu piękne. Mam tu też trzeci z tej serii, widzicie, taki typowo piaskowy ze złotymi drobinkami. I on mi już tak nie podchodzi, bo to jest zupełnie inna konsystencja, słuchajcie. On jest tak jakby matowy i ma w sobie złote drobinki. I on już ma inną konsystencję niż te dwa, które są takie bardziej perłowe. No te perłowe są takie maślane, takie miękkie, blendują się bez problemu. Pewnie słyszycie, że no niestety jestem chora. I te dwa są naprawdę super.
Usta, dwa produkty do ust. Jedno, do czego wróciłam, czyli mój Dior w kolorze 12, który zajeżdża non-stop. Odkryłam go, znaczy odkryłam, znalazłam go, bo mi go zaginął w jednej z letnich torebek i nie mogłam go znaleźć. Ale teraz go już odszukałam, mam, także wróciłam do tego Diora. Uwielbiam, to jest ten Lip Maximizer. Ja zawsze, kiedy nie wiem, co mam nałożyć na usta, sięgam po niego i on zawsze w każdym makijażu wygląda dobrze. A drugi fantastyczny błyszczyk, który Wam ostatnio pokazywałam w nowościach, to jest Anastasia kolor Vintage, obłędny. I to bardziej bym powiedziała, że jest po prostu pomadka, kremowa pomadka w płynie. Także naprawdę uwierzcie mi, że ten kolor Vintage jest przepiękny, jeżeli miałobyście go zamawiać sobie przez internet. To serio, no zobaczcie, to jest bardzo ładny kolor. Zobaczcie tu, a zobaczcie sobie na stronie Sephora, ja Wam go podlinkuję, jak on brzydko wygląda. A to jest tak piękny odcień, on ma takie złoto-bursztynowe drobinki w sobie, cudo. I z kolorówki to wszystko. Teraz pielęgnacja. Pierwsza, krep pod oczy, który totalnie skradł moje serducho, który używam teraz cały czas na noc. To jest Natu Handmade Kawę Proszę. I to jest taki krem. To jest bardziej masło, bym powiedziała. Widzicie, on ma stałą konsystencję masła. Wyjmujecie go, rozpuszczacie sobie w palcach, nakładacie pod oczy. To będzie strasznie wydajny kosmetyk. Radzę go Wam kupić z kimś na spółę. Do tego nie jest drogi, dziewczyny, za tą cenę. Taka jakość, rewelacyjne nawilżenie. Na cienie ciężko mi powiedzieć, bo ja nie mam ogólnie takich cieni wynikających z jakiegoś niewyspania. Przy chorobie mam większe, ale ja raczej nie mam cieni wynikających z niewyspania. Ja mam cienie genetycznie, z którymi się nic oprócz ostrzyknięcia nie zrobi, ponieważ ja mam bardzo płytko unaczynioną tą skórę i po prostu te wszystkie żyłki, te naczynka przebijają. Na to żaden krem niestety nie pomoże, więc jeżeli też tak macie, to po prostu zaakceptujcie to, znajdźcie sobie dobry korektor i dobry krem, który Wam wyrówna to, więc żeby ten korektor nie wysuszał, a krem bardzo dobrze nawilżał, bo z tym się nic nie da kosmetykiem zrobić. Ale jeżeli chodzi o nawilżenie, rozświetlenie, wygląd tej okolicy pod oczami, świetny, naprawdę świetny krem, w super cenie, za taką pojemność, to dziewczyny naprawdę to jest petarda. I pokażę Wam też z nowości dwa nowe kremy, to jest nowość marki właśnie Creamy. Pamiętajcie, że cały czas na moje hasło Pana Naturalne macie na Creamy minus 15%. Możecie te kosmetyki kupować w tych mniejszych wersjach, żeby sobie sprawdzić, co według mnie jest idealnym rozwiązaniem, bo sobie sprawdzicie, czy kosmetyk Wam pasuje, czy nie. I wtedy kupujecie sobie te miniaturki też z tym kodem moim promocyjnym, na dole macie hasło. I ogólnie Creamy wypuściło trzy nowe kosmetyki. Ich premiera była na Ekocudach, jak byłam w Poznaniu. I od tamtej pory mam, mniej więcej od tamtej pory używam. I teraz przychodzę Wam pokazać je w ulubieńcach. I pierwszy to jest krem For You Fusion. I to jest krem zupełnie właśnie inny. I że on wie, dla jakiej cery on będzie. Jest napisane, że to jest krem do codziennej pielęgnacji skóry normalnej, mieszanej, suchej, zmęczonej, idealny pod podkład. I właśnie to jest pierwszy krem Creamy, który tak idealnie sprawdza mi się pod makijaż. Wcześniej miałam ten Moringa For You, czy Forever, zawsze mi się mylą te dwa kremy. Moringa Forever chyba miałam. I on na przykład latem na wakacjach na dzień był dla mnie idealny, na przykład pod minerały. Ten to jest pierwszy kosmetyk Creamy, który właśnie na przykład tą porą roku jest dla mnie idealny również na dzień, bo to jest lżejsza konsystencja. To jest według mnie ze wszystkich, które miałam, a miałam 2, 3, 4 rodzaje kremów z Creamy, i ten ma najlżejszą konsystencję, więc jeżeli szukacie czegoś lżejszego z Creamy, to bardzo Wam polecam ten krem For Your Fusion. I to jest krem, właśnie taka bardziej śmietanka. My Creamy są bogate, ale widzicie, on się bardzo ładnie rozprowadza, bardzo ładnie się wchłania. Wiadomo, że tutaj warto było tak z 5 minut dać tym kremom, żeby się wchłonęły, bo taka jest filozofia po prostu działania kosmetyków Creamy, że one mają Waszą skórę otulić, mają ładnie nawilżyć, zabezpieczyć też przed utratą wody, przed czynnikami zewnętrznymi, ale to jest krem, na którym się po prostu pięknie trzyma makijaż. I z tego się bardzo cieszę, bo w końcu mam całoroczny krem z Creamy, który mogę sobie stosować pod makijaż i mi makijaż na nim wygląda po prostu przepięknie, miękko. Też na przykład Estée Lauder na nim bardzo ładnie wygląda, nie waży się nic, ale właśnie nie jest taki suchy, bardzo fajna baza w ogóle jak dla mnie pod makijaż. A drugi krem, który w tej chwili używam na noc, to jest Moringa Forever and Ever i to jest połączenie chyba tych dwóch kremów Moringa, które do tej pory były. I to już jest bogatszy krem, już go sporo zużyłam i on jest taki trochę bardziej jak mousse. Pachną obydwa bardzo, bardzo podobnie i on po prostu bardzo mocno nawilża. On ma bardzo mocno nawilżać, ma być też chyba dla takiej cery bardziej
krem do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, właśnie do cery takiej bardziej dojrzałej, wymagającej. I słuchaj, o bogatej formule podkreśla piękno dojrzałej skóry, idealny pod podkład. No więc tutaj dla mnie, na przykład od razu Wam mówię, że ten krem dla mnie jest pod podkład już za mocny. On jest zbyt intensywny, ale je pamiętajcie, ja mam cerę mieszaną bardziej w kierunku tłustej, a ten właśnie pięknie, ten wcześniejszy, czyli For Your Frigid, on po prostu pięknie... No powoduje, że ta skóra wygląda zdrowo i się nie przetłuszcza, nie wytłuszcza, nie waży mi się nic i tak dalej. Po tym nie jest już tak dobrze pod makijaż dla mnie, ale obstawiam, że jeżeli macie cerę jakąś suchą, bardziej taką starszą, bardziej dojrzałą, to ten krem będzie dla Was idealny. Dla mnie to jest idealny krem na noc, z tego względu, że to jest bardzo, bardzo mocne nawilżenie. I ja się właśnie ostatnio na niego przyczyłam. Wcześniej stosowałam Liren, żeby Wam przetestować i nagrać film, a teraz rzuciłam się właśnie z powrotem na ten, z tego względu, że właśnie ostatnio stosuję dosyć mocne kuracje kwasami, takie mocne, po których schodzą mi skórki. Może, nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj wszędzie mam schodzące skórki. To jest normalne przy tak intensywnych kwasach, jak ja w tej chwili stosuję. Ale to jest teraz idealny czas w roku i w ogóle idealny czas dla mnie, że mogłam zrobić tą kurację kwasami. Ale przy takich kuracjach trzeba ekstremalnie mocno nawilżać skórę. Ona się odwadnia po prostu automatycznie. Dlatego właśnie sięgnęłam po ten krem, bo on faktycznie, jak dla mnie, ekstremalnie nawilża i ta skóra po prostu nie czuje tego ściągnięcia, bo to jest najgorsze przy tych kwasach, że jeszcze jak macie odwodnioną skórę, ona, nawet jak będziecie miały nawilżoną skórę, to ona i tak Wam się będzie łuszczyć, bo to tak będzie działać. Ale przynajmniej nie czujecie takiego ciągnięcia tej skóry, kiedy używacie bardzo dobrych, nawilżających kosmetyków. Udało mi się to opanować, już nie czuję tego ściągnięcia, bo to było tak irytujące, szczególnie tutaj przy skrzydełkach nosa, to jest coś okropnego. Tak samo od razu Wam pokażę olejek do mycia twarzy. To jest też nowość, która właśnie miała premierę na Ekocudach. I to jest Kalahari Pure i to jest pierwszy olejek typowo dedykowany do demakijażu cery problematycznej, tłustej, trądzikowej. Znaczy tak, powiem Wam szczerze, według mnie, jak dla mnie, dla mojej cery mieszanej, wszystkie działają tak samo dobrze. Natomiast ten tutaj faktycznie ma najwięcej tych olejów, które działają na stany zapalne, na wypryski, na łojotok i tak dalej. Także tutaj, jeżeli macie taką problematyczną cerę, to sięgnijcie sobie po ten Kalahari, bo on jest zdecydowanie ukierunkowany w tą stronę. Natomiast jak macie cerę suchą, to on też Wam na pewno nie zaszkodzi. Natomiast tak mówię, w końcu jest taki olejek typowo skierowany, dedykowany dla cer takich bardziej problematycznych. On pachnie charakterystycznie czarnuszką, tamanu, właśnie tymi połączeniami, te zapachy, ale dzięki temu macie chociaż ten efekt już przy zmywaniu makijażu, macie od razu też ten efekt przeciwzapalny, także naprawdę super, super sprawa. Jeżeli chodzi o twarz, jeszcze mam dwie rzeczy. Naturalny ten żel z Liren myjący, bardzo fajna sprawa, delikatny żel, uwielbiam go używać na dzień, znaczy wiecie, rano po prostu po przebudzeniu, bo jest delikatny, ładnie odświeża, bardzo fajny kosmetyk w niedużej cenie. A druga rzecz to jest ten Eco Peeling Maska 2 w 1. Super! I to, dziewczyny, to jest taka perełeczka za tak śmieszne pieniądze, naprawdę. Bardzo ładnie nawilża, tutaj składy już są lepsze, to nadal może nie jest jakiś, nie wiadomo jaki ideał, tak? Ale umówmy się, to jest po pierwsze Liren, po drugie są to kosmetyki drogeryjne, które kosztują no w okolicach 15 zł, na promocjach nawet mniej możecie kupić. Więc tutaj no też nie oczekujmy, że to będą składy jak w Creamy, ok? Bo to jest zupełnie inna półka cenowa, to jest zupełnie coś innego, ale według mnie jak na drogeryjne marki, to naprawdę jest super. No i ten Eco Peeling Maska 2 w 1, to jest naprawdę sztosik. Skóra potem wygląda pięknie. Te drobinki nie są za ostre, nie ma ich za dużo, ale są peelingujące. No naprawdę świetny kosmetyk. Naprawdę, dziewczyny, lećcie po to, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry kosmetyk. I jak dla mnie kremy też są super. Ale w ulubieńcach, wiecie, no nie chciałam Wam znowu całej serii pokazać, bo to by nie miało sensu, bo nagrałam przed chwilą o tym filmik przecież. Ale te dwa kosmetyki to jest coś, to jest taki totalny must have. I ostatnia rzecz. To jest do ciała balsam z L'Occitane z 5% zawartością masła shea z tej kolekcji świątecznej. Nie wiem, czy on jeszcze jest. Obstawiam, że może być na jakichś promocjach, na przykład teraz L'Occitane, to sobie lećcie, bo to... Ojejku, po pierwsze ten zapach w ogóle nie świąteczny, bardziej wiosenny bym powiedziała. A po drugie ta konsystencja, to ma konsystencję ptasiego mleczka. To jest coś fantastycznego, bardzo ładnie nawilża skórę, ale przy tym jest bardzo leciutkie na dzień na przykład, czy po siłowni.
Czyli jeżeli na przykład nie chcecie wieczorem czegoś takiego tłustego, bardzo fajna sprawa. Dobra, to cali ulubieńcy grudnia. Dajcie znać, co Wy odkryłyście w grudniu, czy kupiłyście coś na promocjach w Sephorze na przykład. Ja Wam postaram się nagrać film też niebawem z tym, co kupiłam. Chociaż tak jak Wam mówię, na promocjach w grudniu jeszcze się obkupiłam w kosmetyki, a w styczniu robię pas i mam zamiar totalnie nie kupować nic. Trzymajcie kciuki, abym dała radę. Takie jest moje postanowienie. Mam tego sporo, więc musi się udać. Po prostu uważam, że musi się to udać i tyle, także piszcie, co Wy ostatnio fajnego wyhaczyłyście.